Cześć, witajcie. Ja nazywam się Paulina Koziejowska i rozpoczynam z Wami kolejny odcinek programu Aktywnie z. Dzisiaj moim i Waszym gościem będzie najpiękniejsza Słowianka w naszym kraju, czyli Ola Ciupa. Która jest ukochana część ciała Oli? Dowiecie się już za moment, ale musimy znaleźć ją w klubie. Tutaj właśnie jest moja ulubiona miejscówka na siłowni. Teraz akurat robiłam ćwiczenie na pośladki, przeplatane takimi bardzo króciutkimi cardio. Ola, zapewne wszyscy chcą wiedzieć, co ty zjadłaś przed tymi ćwiczeniami. Czy ty w ogóle coś przed treningiem jesz, czy raczej chodzisz na siłownię na czczo? Nie no, obowiązkowo nigdy nie idę na siłownię bez śniadania, bez obiadu. Najczęściej tak godzinkę, półtora przed. Wiadomo, że lepiej jest troszeczkę wcześniej, ale to nie zawsze się udaje. Najważniejsze, żeby tylko nie jeść tuż przed treningiem, a później może nas spotkać jakaś niemiła niespodzianka. Ale u mnie zawsze jest to pełnowartościowy posiłek, żeby było białko, węglowodany i tłuszcze na tym talerzu. Na przykład dzisiaj jadłam kurczaka z grilla, ryż i surówka. To w takim razie ile kalorii dziennie je Ola Ciupa? To jest tak od 1800 do 2000. Zależy jakby na jakim etapie treningów jestem, bo czasami tam trzeba zrobić delikatną redukcję. Natomiast no ogólnie około właśnie 1800 do 2000. A ile razy w tygodniu chodzisz na siłownię? Tak, od 4 do 5, 6. Czasami jest tak, że na koniec treningu mówię do mojej trenerki, no to o której jutro ona, że nie mam mowy, jesteś już zmęczona, widzę, że jesteś niewyspana, przepracowana, masz jutro iść na masaż albo porządnie się wyspać, jutro nie robimy treningu. No i wtedy ja niestety muszę odpuścić, bo najchętniej trening bym robiła codziennie. Zawsze tutaj ustawiam sobie dwa stepy, biorę kettla, akurat dzisiaj wzięłam sobie 8 kg, więc tak delikatnie, czasami biorę nawet 16. No i najpierw martwy ciąg, przysiad i powtarzamy martwy ciąg i przysiad. I ważne jest, żeby tutaj jak jestem w górze, żeby mocno spiąć pośladki jak jestem u góry. Czyli przy tym ćwiczeniu przede wszystkim pracują nam pośladki. Tak. Coś jeszcze? I na pośladkach się skupiamy. Moja ulubiona partia. I jeszcze na koniec takie króciutkie cardio. Takie niziutkie skoki, odbijamy się jak piłeczka. Hop, hop. Czyli tak, raz ten martwy ciąg. Okay. U góry spinamy pośladki i teraz przysiad. Tak, pięknie. Martwy ciąg. Przysiad. Tutaj spinaj pośladki, okay. Jak jesteś w górze. Taki ruch tutaj. Dobra. Mam spięte? Są spięte, tak jest. Martwy ciąg. I przysiad. I przysiad. Siłownia, jak sami widzicie, Oli sprawia przyjemność, ale jak się okazuje, są też takie ćwiczenia na siłce, które nie do końca przypadły ci do gustu, ale które wiesz, że trzeba wykonywać. Co to jest? Tak, to są ćwiczenia na plecy, barki, biceps, triceps. Ja bardziej skupiam się na tych dolnych partiach ciała. Lubię pracować nad pośladkami, nad łydkami, całymi nogami. Mam odwrotnie niż faceci, bo faceci zawsze robią taki zestaw imprezowy, czyli górę, a ja na odwrót, ja lubię ćwiczyć dół ciała. No ale wiem, że sylwetka musi wyglądać proporcjonalnie i żeby nie wyglądać śmiesznie, to już przekonałam się do tego, że te ćwiczenia na górnie partie też trzeba robić. Tutaj łokcie trzymamy jak najszerzej, rozpychamy łokcie do boków, ściągamy łopatki i delikatnie odchylamy się do tyłu.
Od razu Wam powiem, że Ola 25 kg wyciska. Ale to tylko na rozgrzewkę. Tutaj z tyłu można na plecach zobaczyć, jak właśnie pracują mięśnie. I 10 takich powtórzeń w serii to jest, myślę, wystarczająco. Kilka razy powtarzamy taką serię. Dobra. To zapraszam Cię, Paulinko. Ja sobie zmniejszę jednak mimo wszystko to obciążenie, mimo że dla Ciebie 25 kg, dla Oli to była rozgrzewka. Tak, na początek. Ale dla mnie myślę, że 18 kg okay. Wystarczy. Jak najszerzej i rozpychamy łokcie tutaj do boków. I w momencie, tak, tylko tutaj do wysokości brody. I ile to tak razy robisz? 10 razy w jednej serii. Dla Ciebie na początek to będzie ok. Jak Ty to powiedziałaś, że ćwiczymy górne partie, żeby nie wyglądać jak bocian, tak? Tak, jak bocian. Nieraz niektórzy tak śmiesznie wyglądają. Mają na przykład rozbudowaną górę, a chudziutkie nogi albo na odwrót. Skoro poruszyłyśmy już wątek panów, że tam niektórzy mają takie chudziutkie nóżki, a na przykład ten brzuch taki duży. Powiedz mi, bo ty teraz jesteś singlem. Ty też szukasz miłości, czy nie? Nie, nie szukam. Ja teraz skupiam się na pracy. Jeżeli coś się w moim życiu dzieje, to pozwalam, żeby to po prostu się działo się chwilą. Natomiast nie robię żadnych planów. Koncentruję się teraz na pracę, na karierze i to jest dla mnie najważniejsze. No dobra, takie pytanie Ci zadałam, a sama doskonale wiem, że ta miłość przychodzi bardzo niespodziewanie, że to nie jest tak, że szukamy nie da się i nagle tak się pojawia. Nawet jak szukamy, to wtedy nigdzie nie ma, nie widać, a tak wychodzimy gdzieś z koleżanką i nagle pach. I jest on. Jest on. Ale jak ten facet musiałby wyglądać albo jak musiałby się zachowywać, żebyś Ty się w nim zakochała? Ja nie lubię, jeżeli chodzi o wygląd, to nie lubię takiej klasycznej urody. Lubię przystojnych mężczyzn, ale tak przystojnych troszeczkę inaczej. Muszą być też bardzo męscy i zazwyczaj te moje wybory są dosyć kontrowersyjne, bo ludzie z zewnątrz się dziwią, mówią, jak to ty taka ładna dziewczyna? A ja właśnie nie lubię takich typowych modeli ładnych, którzy wyglądają jak z wybiegu. Bo to jest dla mnie takie mało seksowne. Ja właśnie lubię prawdziwych facetów. Czyli takich ładnych brzydani, krótko mówiąc, można troszeczkę tak to określić. Troszeczkę tak. A jak musiałby się zachowywać, co musiałoby być jego hobby, jakie zainteresowania musiałby mieć, czy musiałby dzielić z tobą pasję sportu na przykład? Tak, na pewno nie mogłaby to być osoba, która w wolnym czasie leży sobie przed kanapą, wcina popcorn, chipsy, ciastka i popija to wszystko piwem. Tylko osoba, która także dba o swoje ciało, przykłada wagę do tego, co je i no i też tutaj nie mówię o jakichś tam ekstremalnych, nie wiem, koksach z siłowni, tylko po prostu o zadbanej męskiej sylwetce. Ola, kolejny wątek, który chciałam z Tobą poruszyć, ale to może go poruszę, jak przejdziemy do kolejnego ćwiczenia, bo to się będzie tyczył Twojej pupy. Ta, w którą pracujesz, powiedziałaś, że te ćwiczenia największą przyjemność Ci sprawiają. To może tylko takie jeszcze jedno krótkie pytanie zadam. Czy to jest ta część ciała, którą lubisz najbardziej u siebie? Tak, najbardziej lubię ćwiczyć tę część ciała.